Mikołaj obierze świat. Odcinek 18. Babia Góra to najwyższy szczyt poza Tatrami w Polsce. To godny cel mojej jednodniowej wycieczki. Czekamy się właśnie na Babią Górę. Podejście zaczynamy wysoko. Przełęcze krowiarki na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Bilety do Parku Narodowego kupujemy w takiej jakby budce z pamiątkami. Na początku idziemy niemal płaską, trawersującą i bardzo wygodną ścieżką. To tak zwany górny płaj. Ma 6 km i prowadzi do schroniska. Na razie po 10 minutach idzie nam całkiem sprawnie. Dochodzimy do niewielkiego oczka wodnego. To... mokry statek. Następnie docieramy do szkolnikowego rozstaju. Stąd można dojść do grani, tak zwaną percią przyrodników. Słowo perć oznacza górską ścieżkę. W górach można pić wodę wprost ze strumyka. Dobra. Silne podmuchy wiatru docierają aż tutaj. A co będzie na górze? Woda ze strumieni jest nie tylko dobra, jest najlepsza! Droga dalej prowadzi do schroniska, ale my tam jeszcze nie idziemy. Po 5 kilometrach i 200 metrach podejścia docieramy do drugiego rozdroża. Tu jest skręt ratowników, tu się zaczyna perć akademicka. Początkowo perć akademików stromo wspina się przez las. Szlak ten został wytyczony w roku 1925 przez Władysława Midowicza. Prowadzi na szczyt najstrąższym północnym stokiem. Jest zarazem najtrudniejszym, jak i jednym z najciekawszych szlaków turystycznych Beskidów. Z powodu trudności jest jednokierunkowy. Można nim tylko podchodzić. Powoli wychodzimy ponad las. Kolejne 200 metrów podejścia już za nami. Wreszcie są jedyne poza Tatrami łańcuchy na polskim szlaku. Tam to nic strasznego. Łatwo to przejść bez nich. Może przydałyby się przy oblodzeniu, ale szlak jest na zimę zamykany. Wspinamy się kolejne metry. Łańcuchów jest całkiem sporo. Widoki coraz piękniejsze. Przekraczamy wysokość 1500 metrów nad poziomem morza.
widać już najtrudniejsze miejsce na szlaku. To legendarny czarny dziób. Ośmiometrowej wysokości ścianka, wyposażona w metalowe klamry. Dla wielu turystów to atrakcja nie lada. W kółko słychać tu okrzyki: ja tu w życiu nie wejdę! Czy? Chyba zwariowałeś! Cóż, spróbuję i ja. Jakoś idzie. Ręce mam jakby trochę krótkie. Uff, udało się. Całkiem fajna zabawa. Zostało ostatnie 200 metrów podejścia. Wiatr coraz bardziej daje się we znaki. Widać już szczyt. Przy podmuchach wichura aż przyginał całą ziemię. Mimo tego na szczycie spory tłum. Najważniejsze to dostać się za zbawienne mury. Na filmie tego nie widać, ale wiatr jest tak silny, że można się o niego oprzeć jak o ścianę. Ze szczytu masywu Babiej Góry, zwanego Diablem, jest cudowny widok. Stąd aż do Tatr nie ma równie imponującej góry. Idziemy jeszcze do słupka granicznego i trzeba stąd spadać. Przy takiej wichurze najlepiej pozostać na grani jak najkrócej. Babia Góra słynie ze zmiennej, kapryśnej pogody. Latem występują tu gwałtowne burze, zimą zaś potężne śnieżyce. Jest to góra o warunkach tatrzańskich. Ponieważ jednak podejście na nią granią jest stosunkowo łatwe, często dochodzi tutaj do dramatycznych sytuacji, kiedy niewinny spacer zmienia się w walkę o życie. Ratownicy GoPr mają tu mnóstwo roboty.
Dochodzimy wreszcie do Kosówy i chowamy się przez przewalającym się przez grań wietrzyskim. Ostatni dzień ładniej pogody. Idzie bardzo zimny niż. Nieco niżej zaczyna się już las. Docieramy do przełęczy Brona. Oddziela ona drugą część masywu z Małą Babią Górą, czyli Cylem. Schodzimy dalej w kierunku schroniska. Znowu możemy podziwiać piękny świerkowy bór. Widać już markowe szczawiny. Schronisko zostało wybudowane w roku 1906. Przetrwało 101 lat, kiedy to zostało zastąpione nowym. Niestety, powiedzieć, że karmię tu podle, to jakby nic nie powiedzieć. Bigos to sam kwas. Kotlet i zupy są zupełnie bez smaku, nawet frytki są niejadalne. Przygodni turyści stracą co najwyżej stówkę na rodzinę, ale jak ktoś musi tu mieszkać, to jak nic trzeba brać plecak weków. Wracamy znanym już Górnym Płajem. Właśnie wracamy do samochodu. Wycieczka była udana, ale za to bardzo męcząca. Zimna ta woda, ale najsmaczniejsza. Po kilometrze spotykamy znany nam już skręt ratowników. Tam byliśmy w etapie. Proszę popatrzeć, jakie to dziwne drzewo. Cała wycieczka zajęła nam 8 godzin. Suma podejść to ponad 800 metrów, a przeszliśmy niemal 20 km. Zdobyłem 27 punktów GOT, czyli górskiej odznaki turystycznej PTTK. Już widać parking. I tędy też przeszliśmy trudnym szlakiem. Tutaj na górę i tutaj wracaliśmy się i tutaj schroniska gdzieś
I poszliśmy tędy i wróciliśmy. To było trochę męczące, ale teraz już koniec. W następnym odcinku będzie o Skrzyczym i Szyndzielnym.